Kontynuujemy obecnie serię Wszechmocna Krew. Przechodzimy do lekcji numer 6. Odpowiedź na wszystko. Przeczytamy na początek Hebrajczyków 2:14. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Przeczytamy także Objawienie 12:11. A oni zwyciężyli go, to znaczy diabła, przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. W Izajasza 59:19 czytamy: Kiedy wróg przyjdzie, jak gwałtowny potok, wtedy Duch Pański podniesie zaporę przeciw niemu. Zarówno dla ciała fizycznego, jak i duchowego, Bóg przygotował wyjście z każdego kryzysu i niebezpieczeństwa. To może być jedna z najważniejszych lekcji, którą jako kaznodzieja możesz usłyszeć. To wszechmocna krew, odpowiedź na wszystko. Kiedy pojawi się kryzys i ciało musi reagować natychmiast, do obiegu krwi wpuszczana jest substancja zwana adrenaliną, która powoduje zupełną zmianę fizyczną w ciele. Kiedy gruczoł nadnercza pobudzony jest przez jakieś niebezpieczeństwo w ciele, wydala on do biegu krwi wielkie ilości adrenaliny. W takich chwilach człowiek był w stanie dokonać czynów zupełnie niemożliwych w normalnych warunkach. Na przykład Dawid, kiedy zabił lwa czy niedźwiedzia. Czytamy, że kiedy pasał owce, a napadł ich lew, Dawid potrafił zabić go własnymi rękami. W chwili niebezpieczeństwa krew wyzwala w naczyniach krwionośnych adrenalinę i ludzie potrafią dokonywać rzeczy niemożliwych. Poza gruczołem nadnercza jest też coś, co nazywamy gruczołem przysadkowym. Jest on znany jako gruczoł odnawiający. Fizycznie, kiedy wszystko idzie normalnie, gruczoły nadnercza i przysadki wydzielają tylko takie ilości adrenaliny, jakie są niezbędne. Ale w chwili zagrożenia potrzebna jest dodatkowa siła. W ciele Chrystusa, kiedy wszystko idzie normalnie, krew Chrystusa przepływa na poziomie normalnym. Mamy w niej wszystko, co jest potrzebne. Jednak w chwilach kryzysu Duch Święty podnosi standard przeciwko nieprzyjacielowi. Wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, jest w Duchu Świętym. Odpowiedź na wszystko jest w krwi Jezusa Chrystusa. I wszystko, co jest potrzebne w kryzysie, jest uwalniane. Kiedy nadchodzi wielkie niebezpieczeństwo, czy to duchowe, czy fizyczne, które jest niebezpieczne dla ciała, wtedy wielkie ilości adrenaliny, zwanej wiarą, są wpuszczane do strumieni krwi przez Ducha Świętego. By to działało w kryzysie, musimy sprawić, by najpierw działało to w codziennym życiu. Wiara to życie tym, w co wierzę. To codzienne wstawanie i chodzenie z Bogiem. Czytam Biblię, modlę się, daję, czynię to, co mówi Bóg i chodzę z Bogiem w normalnych chwilach. Potem, kiedy, tak jak w przypadku tych trzech Hebrajczyków, stanę przed piecem ognistym, Duch Święty wyzwala we mnie wiarę, której potrzebuję w tym kryzysie. Ktoś zapytał wielkiego ewangelistę Moody'ego, czy uważa, że ma dość wiary, by być męczennikiem. On odpowiedział: nie, gdyż tego ode mnie nikt nie wymaga.
Jednak jestem pewien, że gdyby to było potrzebne, taka wiara zostałaby we mnie wyzwolona. Kiedy zagrożeniem jest przygnębienie, depresja, wtedy do krwi wyzwala się wielka ilość miłości, radości i pokoju. Kiedy niebezpieczeństwo jest w postaci pychy, wtedy do naczyń krwionośnych wyzwalana jest wielka ilość łagodności i powściągliwości. Kiedy niebezpieczeństwem jest nienawiść, czy to skierowana przeciw Tobie, czy powstająca w Tobie, wtedy w sercach rozlewana jest miłość Boża. Kiedy nieprzyjaciel przychodzi z goryczą i złością, Duch podnosi przeciw niemu uprzejmość i delikatność. To wszystko jest w krwi Jezusa. Jeśli chodzimy w światłości, tak jak On jest światłością, to Jego krew pomoże nam powstać w każdym kryzysie. Niektóre z wielkich cudów w moim życiu nie wydarzyły się przez modlitwę. One wydarzyły się, kiedy chodziłem z Bogiem. Kilka lat temu do ubezpieczenia w kościele wymagane było badanie stanu zdrowia. Pożyczyliśmy pieniądze i zanim bank udzielił nam pożyczki, musiałem mieć polisę ubezpieczeniową na moje życie. Towarzystwo ubezpieczeniowe wymagało, abym zrobił medyczne badania. Poszedłem tam w piątek i lekarz badał mnie bardzo dokładnie. Kiedy skończył, powiedział, że wyniki będą w przyszłym tygodniu. W poniedziałek musiałem wyjechać do Atlanty w Georgii, by usługiwać tam na nabożeństwie. Miałem tam być przez 5 dni. Moja żona nie jechała ze mną, a ja zawsze po przybyciu na miejsce, gdzie mam przebywać, dzwonię do niej. Zadzwoniłem, by powiedzieć, gdzie przebywam, a kiedy ona usłyszała mój głos, zaczęła płakać. Zrozumiałem, że stało się coś złego. Powiedziałem, w czym jest problem? Ona odpowiedziała, że lekarz dzwonił do niej i powiedział, że muszę zaraz wracać do domu, gdyż mam poważną chorobę serca. To był straszny szok. Powiedziała do mnie, masz nie robić nic. A ja na to, że muszę usługiwać na tym nabożeństwie. Żona odpowiedziała, pod żadnym pozorem nie wolno ci usługiwać, musisz wracać do domu. Wtedy ja odpowiedziałem, tego nie mogę zrobić. Przyjadę do domu w sobotę. Zostałem tam i głosiłem Słowo Boże, a w sobotę pojechałem do domu. W poniedziałek poszedłem znowu do tego lekarza, a ten posłał mnie do szpitala, aby mnie postawili na deptach i zrobili EKG. Kiedy tam dotarłem, ludzie z tego szpitala powiedzieli do mnie, chcemy najpierw zrobić test na leżąco, zanim staniesz na deptak. Położyli mnie, zrobili test i powiedzieli, w żadnym wypadku nie postawimy cię na deptak. Dlaczego? Co jest złego? Zapytałem. Odpowiedzieli, zapytaj swojego lekarza. Poszedłem ponownie do mojego lekarza i powiedziałem, że tamci nie chcieli mnie postawić na deptak. On odpowiedział, tego się obawiałem. W takim razie zapytałem, co jest ze mną nie w porządku? Po co to wszystko? W odpowiedzi pokazał mi normalne EKG, umieścił to na tablicy i wyjaśnił, jak powinno wyglądać prawidłowe bicie serca. Te duże wygięcia to było bicie serca, a pomiędzy nimi to obraz przepływu krwi. Potem po pokazaniu mi normalnego wykresu pokazał mi, jak wygląda mój wykres. Przyczepił to również na tablicy. Pokazał, jak wygląda bicie serca i ono było doskonałe. Ale druga część wykresu była zatrważająca. Prosta linia. Powiedział do mnie, nie wiem, jak w ogóle chodzisz i robisz to, co robisz. Wygląda na to, że 90% twoich arterii lub więcej jest zablokowanych. Powiedział, dam ci walium, które zwolni te arterie. Wiedziałem, że żadnego walium nie będę brał, gdyż wielu ludziom, o których się modliłem, sam to odradzałem. Lekarz dał mi receptę i pojechałem windą od niego w dół.
Kiedy dojechałem na parter, zgniotłem receptę i wrzuciłem do kosza. W tym momencie wiedziałem, że gdybym wrócił do lekarza i zrobił test, wykazałoby, że jestem uzdrowiony. Widzicie, w tym kryzysie nie było kryzysu. Nie wiedziałem o tym, ale ta adrenalina wiary została uwolniona w chwili, kiedy znalazłem się w takiej sytuacji. Dalej tego dnia zajmowałem się swoimi sprawami. 6 lat później wraz z żoną zdecydowaliśmy się na badanie lekarskie. Kiedy dr Cherry mnie przebadał, zapytałem go o stan mojego serca i krwi. On odpowiedział: nigdy nie widziałem lepszego systemu krwionośnego u człowieka w twoim wieku. To uczynił Bóg. W tym kryzysie on wyzwolił tą adrenalinę wiary i uwolnił mnie. W tej krwi jest wielka moc. Przed nią nic się nie ostoi. Dr. Maxwell White w swojej książce Moc krwi pisze, jak powoływał się na krew w walce z demonami i one uciekały. Choroba i śmierć nie mogły się przeciwstawić, kiedy wzywano krwi Jezusa. Oni go zwyciężyli. Kogo zwyciężyli? Starodawnego smoka, diabła. Jak? Przez krew baranka. W tej krwi jest wielka moc. Moc w chwili kryzysu. Jest moc, kiedy wszystko wydaje się być stracone. Nie musimy być pokonani i zwyciężeni i powaleni. Jesteśmy więcej niż zwycięzcami w Jego imieniu. Oni i my zwyciężamy przez krew baranka. Nawet w chwilach, kiedy zostaliśmy powaleni przez szatana, w tej przysadce jest odnowienie. W tym dziele odnowienia jest zadośćuczynienie za grzech. To jest w krwi. To jest odnowienie. Dawid powiada: on odnawia moją duszę. W Tytusa 3:5 czytamy: zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia. Słowo odrodzenie oznacza mesjanistyczne dzieło przywrócenia. Co Bóg przywraca? Wszystko, co zostało utracone, jak napisał prorok Joel. Główne przywrócenie to przywrócenie nas do stanu sprzed upadku. Jesteśmy przywracani do Jego podobieństwa duchowego i moralnego. Jak to się dzieje? Geny Boże są w krwi Jezusa. Kod genetyczny Wszechmocnego działa w naszych członkach, odnawiając w nas Jego podobieństwo. Jeżeli chodzimy w światłości, nie dając świadomie miejsca grzechowi i diabłu, krew Jezusa działa efektywnie. Przyodziewamy się w Pana Jezusa Chrystusa. Krew jest życiem, a życie Boże jest w krwi Jezusa. Jeżeli ja chodzę w światłości, Jego życie zastępuje moje. On daje mi piękno zamiast popiołu. On daje mi ten tlen Ducha Świętego, który wypala mojego starego człowieka. I ta krew oczyszcza mnie z popiołu. Wtedy Jego piękno jest odzwierciedlane we mnie. On daje olejek wesela zamiast narzekania. Kiedy rany i cierpienia życia przygniatają mnie ponad miarę,
Jego życie, Jego miłość, radość i pokój radują moje serce nawet w czasie burzy. Duch Święty jest duchem życia w krwi Jezusa. Jest to życie Boże. Dlatego wszystko, czym jest Bóg, jest w tej krwi. W Ewangelii Jana 1:4 czytamy: w Nim, w Jezusie, było życie, a życie było światłością ludzi. Życie Boże w Jezusie, jako w człowieku, uczyniło Go światłością świata. Wszystko, co Jezus czynił i kim był jako człowiek, było wynikiem życia Bożego w Jego krwi. Kiedy ta krew z genami Bożymi krąży w żyłach, niesie z sobą kod genetyczny Wszechmocnego. Kiedy chodzę w światłości, a krew przepływa przeze mnie, jestem przemieniany na Jego obraz. Dla człowieka fizycznego może to nie być takie widoczne, ale moralnie i duchowo jestem przywracany do obrazu, który został utracony w czasie upadku człowieka. Pewnego dnia będę do niego podobny. Billy Graham opowiadał kiedyś w czasie swojego programu telewizyjnego, jak na jego ewangelizacji nawróciło się dwóch lekarzy. Rozmawiając z tymi lekarzami, dr Graham zapytał ich, czy wierzą w cuda. Odpowiedzieli twierdząco. Wtedy dr Graham zapytał: załóżmy, że człowiek stracił rękę. Czy wierzycie, że Bóg może umieścić tą rękę ponownie na swoim miejscu? Odpowiedź, którą dali ci lekarze, była niezwykła, i to mi przypomniało wielką prawdę o krwi Jezusa. Jeden z nich powiedział, że ten kod genetyczny, który umieścił tą rękę na ramieniu na początku, jest dalej obecny w krwi. I tylko czeka na polecenie człowieka wiary, a ręka będzie ponownie na ramieniu. Z Duchem Świętym otrzymujemy to samo życie, tą samą naturę, którą miał Jezus jako człowiek. Z tym życiem mamy Jego naturę, czyli zdolność do życia ponad grzechem. Z tym życiem mamy Jego miłość, czyli zdolność, by kochać tych, których trudno kochać. Z tym życiem mamy Jego wiarę, czyli zdolność do wierzenia w to, co jest trudne. Z tym życiem mamy Jego umysł, czyli zdolność do wykonywania Jego dzieł. To jest odpowiedź na wszystko. Wierzcie w to, przyjmujcie to i głoście to.